kiedykolwiek miałaś taki swój własny Barbie Land? Oj tak, mam niezliczoną ilość lalek Barbie, do tej pory zresztą, bo mam młodsze siostry, więc odziedziczyły po mnie wszystkie. No i rzeczywiście byłam raczej ten team dziewczynek, nie chłopczyc, czyli samochody, jakieś Lego i tak dalej, tylko właśnie lalki Barbie. Natomiast no to były jednak drogie zabawki, więc to musiała być jakaś specjalna okazja, urodziny, dzień dziecka, święta, żeby taką lalkę dostać. No i często z tego powodu również sama wycinałam sobie z materiału kawałek, tak, ubranka i sobie szyłam dla nich sukienki. I to było takie fajne, w ogóle dzięki Barbie, poniekąd oczywiście, pokochałam modę i zawsze chciałam być taka stylowa jak Barbie. Także to też była taka mała inspiracja kiedyś. Swego czasu Barbie też była bardzo kontrowersyjną postacią. Czy ty kiedykolwiek jako mała dziewczynka miałaś kompleksy właśnie przez lalkę Barbie? No na pewno jest to jakiś taki niedościgniony ideał, natomiast to się niestety dzieje również w tych czasach. Nie potrzebujemy do tego lalek Barbie takich plastikowych, fizycznych, bo wiele niestety takich jest prezentowanych w social mediach poprzez wyretuszowane zdjęcia, jakieś nierealne talie, osy i tak dalej. Więc ja raczej poza dzisiejszą premierą, bo jestem przebrana po prostu trochę w klimat Barbie, staram się promować naturalność jak najbardziej, nie? Ostatnie pytanie. Jesteś aktorką, piosenkarką. Gdyby była polska wersja filmu Barbie, czy zgodziłabyś się wziąć w nim udział? No oczywiście, że tak. Boże, myślę, że to jest naprawdę super rola do zagrania. Bardzo trudna tak naprawdę. Zaraz się okaże, jak Margot Robbie to wymyśliła. Każda Barbie ma swojego Kena. Kogo ty byś widziała u swojego boku w filmie? Wiadomo. Mój Ken jest teraz Mickiewiczem na Mazurach. Byłby tutaj ze mną dzisiaj, ale niestety nie mógł. Czyli Julia i Nikodem w polskiej wersji Barbie polecamy. Jak najbardziej. Czekamy na oferty.